piórkiem i tabletem. To dzisiaj poopowiadam o transaction fee. I w ogóle dlaczego za transakcje, szczególnie za wykonywanie kontraktów na blockchainie, trzeba płacić. I dlaczego to jest w ogóle bardzo ważne, żeby za to płacić. Jak pewnie wiesz, transaction fee jest potrzebne do tego, żeby wysłać transakcję, żeby stworzyć smart contract albo żeby go wywołać. No i po co to jest potrzebne? Ano po to, że jak jest taka sieć blockchain, to ktoś, jakiś zdzisio, jakiś henio, postawili sobie swój komputer i oni płacą za prąd, za utrzymanie tego sprzętu. Więc żeby im się to opłacało, to ta kasa właśnie, która idzie na opłaty z transakcji, może trafić do takiego dzisiaj henia. Ale to jest tylko jedna część układanki. Druga część układanki jest taka, że smart kontrakty, które są wrzucane na te węzły w sieci i które są tam wykonywane, one czasami wymagają mocy obliczeniowej, czyli tam procesora. Czasami wymagają RAMu, żeby coś zapisać do pamięci podręcznej i coś policzyć. A czasami wymagają jakiegoś dysku, żeby to, co im wyszło, zapisać. I teraz chodzi o to, żeby cena, która jest ustalona za używanie tych zasobów w smart kontrakcie, była odpowiednia. Dlatego, że jeśli będzie zbyt wysoka, no to nikomu nie będzie się opłacało wykonywać tych smart kontraktów i nikt z tego nie będzie korzystał. Ale jeśli będzie za niska, to ktoś będzie mógł zrobić DDoS. Tak, można zrobić DDoS na blockchainie. Mimo tego, że ta sieć jest tak rozległa, to jeden mały błąd w wycenie któregoś z tych parametrów może sparaliżować całą sieć. I taka sytuacja zdarzyła się w przypadku Ethereum. Jeśli dobrze pamiętam, to jedna z instrukcji, którą mógł wykorzystać smart kontrakt, była zbyt tania. I wtedy użytkownicy zaczęli tworzyć smart kontrakty z tą właśnie instrukcją i wysyłać transakcje, które miały te smart kontrakty wykonywać. Co spowodowało, że sieć się po prostu zapchała. Węzły były zajęte przeliczaniem tych smart kontraktów i nie miały czasu na nic innego. Rozwiązaniem tego było podniesienie ceny dla tej konkretnej instrukcji i od tamtego czasu załatwiło to problem. Jak widzisz, to, że transakcje, że wywołanie konkretnego kontraktu trochę kosztuje, to nie tylko zysk dla operatorów konkretnych węzłów, ale to też bezpieczeństwo. To wszystko na dzisiaj. Jeśli chcesz, żebym opowiadał o jakimś innym temacie związanym z blockchainem albo z kryptografią, to zostaw proszę komentarz poniżej i do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć!